Tundulis képviselő úrnak ad. Dziękuję bardzo. Pan Fontulis, proszę bardzo. Ostatnie informacje dotyczące spółek w Panamie zawierają to, co już żeśmy wcześniej podejrzewali. Wielu przedstawicieli tych klas myśli, że są ponad prawem, a jednocześnie narzucają swoim obywatelom zaciskanie pasa. Od miesięcy te pieniądze pochodzą z nielegalnych źródeł. Wszyscy ci, którzy tam mają swoje konta, muszą zostać ujawnieni, ponieważ liczba nazwisk jest tylko małym odsetkiem wszystkich osób. Tutaj nie ma innego celu, tylko żeby pomóc bogaczom, aby nie płacili tego, co powinni. Czy możemy zyskać jakoś z posiadania tego rodzaju spółek? Inaczej, czy jest jakiś powód, żeby one istniały? Nie ma takiego powodu, dlatego należy zakazać działania takich spółek typu offshore. Jeżeli jakaś firma chce działać w Europie, to powinna ona odprowadzać swoje podatki w Europie. Firmy, które nie mają powodu, aby istnieć, powinny przestać istnieć, ale sądzę, że po prostu nie istnieje wola polityczna, aby temu zapobiec, ponieważ ostatnio okazało się, że znaczna liczba tych przedsiębiorstw należy po prostu do polityków. Panie Fontulis, pan Korwin-Mikke chciałby panu zadać pytanie. Czy zgadza się pan na nie? Tak, proszę bardzo. Yes. Chciałem zapytać, czy nie uważa pan, że jeżeli Bank Europejski okrada Europejczyków na 80 miliardów miesięcznie, drukując pieniądze bez pokrycia, to może działalność tych ludzi polega na tym, jak Robin Hood, że odkradają te pieniądze z powrotem? Zgadzam się z panem całkowicie. Europejski Bank Centralny rabuje pieniądze obywateli europejskich, a jednocześnie, jak tego dowiadły kwity z Panamy, politycy przekazali wiele czarnych pieniędzy na tego rodzaju firmy.